Kolejny druk, uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyżyny, pas startowy, projekt prezydenta miasta Krakowa, druk numer 1283, pierwsze czytanie, referuje pani prezydent. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyżyny, pas startowy, to powierzchnia 60,8 hektara. Opracowany jest przez Instytut Rozwoju Miast. Miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego obszaru Czyżyny, pas startowy, zlokalizowany jest w dzielnicy 14 Czyżyny i został opracowany na podstawie uchwały Rady Miasta Krakowa z 23 listopada 2011 roku. Celem planu była kontrola nad zmianami w zagospodarowaniu oraz zapobieganie niekorzystnym przekształceniom obszaru. Projekt planu przeszedł całą procedurę określoną w ustawie o planowaniu zagospodarowania przestrzennym. Został wyłożony do publicznego wglądu pomiędzy styczniem a lutym 2013 roku, gdzie złożono 60 uwag, żadna nie została uwzględniona. Proszę Państwa, ten plan to jest przede wszystkim podjęty z tego powodu, przypomnę w kilku zdaniach, iż jedna z firm deweloperskich realizuje tam bardzo duże przedsięwzięcie o skali jak na Kraków mało spotykane i w zakresie intensywności, jak również i niektórych wskaźników, które w efekcie powodują zmniejszenie standardów życia mieszkańców. Mam tu na myśli przede wszystkim wskaźniki miejsc postojowych. Dlatego też cały ten projekt jest realizowany na podstawie wydanych warunków zabudowy i właściwie nie zabezpiecza tego, co w tym obszarze jest bardzo cenne, a mianowicie pasa startowego jako przestrzeni publicznej. Dlatego też podjęliśmy ten plan i procedujemy. W chwili obecnej niestety sytuacja wygląda w taki sposób, że jak macie Państwo to przedstawione, nie macie Państwo przedstawione na planszy, w każdym razie mam nadzieję, że za chwilę zostanie włączone. Większość terenu, którym w planie mamy jako zieleń zgodną ze studium, jest już zabudowana, natomiast na pozostałą część zostały złożone pozwolenia na budowę. Dzisiaj nie potrafię odpowiedzieć, czy uda nam się ten plan, czy uda nam się zdążyć z planem i zabezpieczyć choćby część pasa startowego i terenów przed tak intensywnym zainwestowaniem i przed tym, aby pas startowy nie był przestrzenią publiczną. To, co właśnie plan zakłada, to jest zagrożone. Tutaj macie Państwo widok tej inwestycji. To, co jest w kolorze szarym, popielatym, to jest już wydane pozwolenia na budowę, natomiast na czerwono są to złożone pozwolenia na budowę. Jak szybko ten proces nastąpi, dzisiaj też trudno jest powiedzieć, bo te pozwolenia są analizowane, wnioski pod kątem zgodności z prawem. Także uchwalenie tego planu może się w końcu okazać już mało skuteczne. Natomiast być może też jeszcze zdążymy opanować na tyle sytuację, że część zlokalizowana w tej czerwonej przestrzeni pasa startowego zostanie ochroniona, jak również wskaźniki dotyczące intensywności zabudowy, bo my proponujemy niższe wskaźniki zabudowy, aniżeli były w decyzjach o warunkach, na podstawie których jest zamierzenie realizowane, jak również inne wskaźniki dotyczące miejsc postojowych. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Czy ktoś z pań, panów radnych? Bardzo proszę, pan Włodzimierz Pietrus. Bardzo proszę. Panie przewodniczący, panie prezydent, ja mam trzy pytania. Jedno dotyczy MW5 terenu. Na komisji pan projektant odpowiedział, że zapisy planu są niezgodne ze studium. W związku z tym ma pytanie, co w związku z tym, jeżeli teren MW5 jest niezgodny ze studium. Drugie pytanie dotyczy
ogrodzeń, których jest zakaz w terenie pasa startowego. Czy zapis planu zakazu ogrodzenia oznacza, że jeżeli ogrodzenie istnieje, to ono istnieje tylko do śmierci technicznej, a następnie jeżeli zniknie to ogrodzenie lub będzie ktoś chciał zmieniać, to już nowe ogrodzenie, rozumiem, nie powstanie. To tak należy zapisać, znaczy rozumieć zapisy planu. I jeszcze mam pytanie, jaka jest planowana infrastruktura, bo jest taki zapis umożliwiający budowę infrastruktury do wysokości 3 metrów na płycie lotniska. Dziękuję. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę panią prezydent o zabranie głosu. Teren MW5 to jest istniejący obiekt zabudowy wielorodzinnej. Po analizach, jakie wykonaliśmy, uznaliśmy, że wskazanie tego budynku nie jest niezgodnością ze studium. Jesteśmy w stanie tą sytuację obronić, stąd też, żeby planu nie narażać, pozostawiliśmy w planie ten obiekt. Jeśli chodzi o teren PP1, czyli tą przestrzeń publiczną na pasie startowym, są tam planowane obiekty wystawiennicze. Tutaj po prostu mamy na myśli okazjonalne, typu wystawy plenerowe. To są tego typu obiekty, ponieważ tam jest zakaz lokalizacji w ogóle obiektów, budynków, więc nie ma możliwości budynków, ale na pewno stelaże, czy chociażby takie, jak mamy na plantach wystawy, tam będą możliwe. Taka była idea tego planu. Natomiast jeśli chodzi o ogrodzenia, to jest zakaz ogrodzeń, oznacza, iż nie można realizować nowych ogrodzeń. To znaczy, że jeżeli ogrodzenia są, to ktoś może sobie, no to one są i zapewne będą utrzymywane i tam remontowane. Natomiast jeśli by ktoś chciał wybudować nowe, to zezwolenia, bo to na podstawie zgłoszenia się odbywa, nie dostałby na podstawie tego planu. Dziękuję bardzo. Bardzo proszę pan Woźniakiewicz. Panie Przewodniczący, Szanowni Państwo, analiza, którą zaprezentowała Pani Prezydent, dotycząca wydanych już pozwoleń na budowę i złożonych wniosków, które będą rozpatrywane, pokazuje, jak bardzo poważnym jest problem szybkiego uchwalenia tego miejscowego planu zagospodarowania. Tak naprawdę ścigamy się z czasem i ścigamy się z, a stawką jest to, czy na tym terenie będziemy mieli zabudowę, która dąży jedynie do tego, żeby wyciągnąć jak największą korzyść ekonomiczną z tej ziemi, czy też będziemy mieli projekt, który można nazwać jakimkolwiek projektem urbanistycznym. Dlatego też apeluję o to, abyśmy jak najszybciej przyjęli ten plan, nie składając też takich poprawek, mimo że są w nim pewnie jakieś niedoskonałości, które mogłyby przedłużyć procedurę planistyczną poprzez kolejne wyłożenia. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo. Czy ktoś z Państwa jeszcze chciałby zabrać głos? Nie widzę. Stwierdzam, że Rada odbyła pierwsze czytanie projektu i zgodnie z paragrafem 36 ust. 6 Statutu Miasta Krakowa określam termin wprowadzania autopoprawek na 18 czerwiec 2013 roku, godzina 15, ostateczny termin zgłaszania poprawek 20 czerwiec 2013 roku, godzina 15.